W tym wideo dowiesz się, jak odnowić posadzkę, na której ułożone były płytki, do poziomu równego i delikatnego betonu. Usuniemy pozostałości kleju po kafelkach z narzędzi PKD, doprowadzając podłoże do estetycznego i delikatnego betonu polerowanego. Zapraszam. Swoją przygodę zaczniemy od narzędzi z diamentem polikrystalicznym. Segmenty te służą do usuwania ciężkich powłok, takich jak subit, smoła czy właśnie klej po płytkach. Przy krawędziach idealnie sprawdzi się tarcza PCD, założona na szlifierkę kątową, pozwoli obrobić idealnie wszystkie obrzeża. Innym typem narzędzi PKD są segmenty z rozproszonym diamentem polikrystalicznym. Pozwalają na usuwanie powłok, nie rysując przesadnie podłoża. Narzędzia te dobrze sprawdzają się przy żywicach i są stosunkowo wydajne, ponieważ te, którymi zrobiłem już 100 metrów, nie różnią się wiele od tych nowych. Do szlifowania podłoża użyjemy segmentów z węglikiem spiekanym. Najpierw tych o gradacji 6, 30, 60 i 120. Rysy po diamentowych narzędziach będziemy usuwać ceramicznymi padami zakładanymi na rzep. Ostatnim już krokiem są polimerowe pady do polerowania. W tym przypadku użyjemy 3-krokowego systemu, jednak występuje też 5. Na naszą szlifierkę planetarną zakładamy segmenty typu Quick Change. Rozpoczynamy pracę, wykonując ruchy na zakładkę, to znaczy ze starannością, by nie ominąć żadnego miejsca. Spróbujemy odpielić teraz część i zobaczyć, jak wygląda powierzchnia. Dopiero rozpoczęliśmy, a już widać istotne różnice. Po przejechaniu gradacją 6 usunęliśmy wierzchnią warstwę kleju, odsłaniając naturalną posadzkę. Po przeszlifowaniu do końca obszaru warto go odpylić. Pomaga to niwelować zarysowania i ocenić postępy. Nasze są już stosunkowo niezłe, ale jeszcze wiele do zrobienia. Do docelowego efektu przybliży nas gradacja 30. Po tym przejeździe dużo łatwiej zobaczyć, jak podłoga z chropowatej, powleczonej klejem posadzki zaczyna coraz bardziej przypominać finalny efekt. Pora na kolejną zmianę segmentów na maszynie Lawina. Narzędzia w zależności od gradacji i marki mają różną żywotność. Od segmentów zależy wydajność i ekonomia pracy, dlatego sprawdziliśmy już wiele firm, a sklep, z którego korzystamy, znajdziecie w opisie. Po przejechaniu gradacjami 60, a potem 120, dochodzimy do zmiany typu narzędzi. Teraz zdejmujemy segmenty najwyższej gradacji, po czym założymy specjalne adaptery na rzep, które pozwolą założyć ceramiczne pady, dzięki którym usuniemy niemal wszystkie rysy po diamentowych narzędziach. W tym przypadku korzystamy z padów gradacji 50, czasami jednak lepiej wybrać 30 lub setki, w zależności od wcześniejszych gradacji, segmentów i twardości podłoża. Sama posadzka nie jest idealna, ma sporo ubytków czy przebarwień, dlatego nie możemy od niej wiele wymagać. Ceramiczne pady to stosunkowo wydajne narzędzia. Ich żywotność liczy się bardziej w setkach niż dziesiątkach metrów kwadratowych. Po usuwaniu rys przychodzi czas na polerowanie. Dokonamy go za pomocą polimerowych padów polerskich. System składa się z krążków na rzep, średnicy 3 cali i ma 3 kroki. Na powierzchnie industrialne to zdecydowanie wystarczająco, choć istnieją też systemy, które oferują polerowanie w 5 krokach. Sam proces polerowania niewiele różni się od szlifowania. Warto być dokładnym, ponieważ im dłużej pracujemy, tym trudniej będzie wprowadzić poprawki. Kontrolnie możemy już zauważyć, jak dużego postępu dokonaliśmy. To już prawie finał. Jeszcze tylko ostatnie polerowanie, które pozwoli nam nadać większego blasku i możemy na chwilę odłożyć maszynę na bok. Zdecydowanie widać, jak wielkiej różnicy dokonaliśmy. Całkowicie zniknęły wystające elementy, warstwa kleju i nierówności. Finalna posadzka to estetyczny i delikatny beton polerowany. Równocześnie nie jest on jeszcze w swej docelowej formie. A
Aby zabezpieczyć taką posadzkę, należy o nią odpowiednio zadbać. Zazwyczaj środkami impregnującymi z krzemianem litu. Dzięki takiemu działaniu osiągniemy zaimpregnowaną podłogę o podwyższonym indeksie wytrzymałości, która jest wodoodporna i lśni jak nowa. Właśnie to działanie będzie przedmiotem kolejnego filmu, dlatego zapraszam do obserwacji naszego kanału, subskrypcji, bezpośredniego kontaktu lub komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.